Dzisiaj jesteśmy w Dobrotece. Jest to instytucja otoczenia biznesu branży meblarskiej i branż związanych z designem. Tutaj tak naprawdę inspirują się ludzie kreatywni, tutaj powstają innowacje, stąd tutaj też nasze zajęcia, tak żeby się zainspirować i żeby coś ciekawego, kreatywnego na zajęciach zrealizować. Jesteśmy w nowoczesnym apartamencie, jesteśmy w mieszkaniu, zatem w mieszkaniu trzeba umieć się po nim poruszać. Trzeba wiedzieć, gdzie, w której szafie co jest, w którym pomieszczeniu coś się znajduje. Stąd ćwiczenie ze znalezieniem kopert, po to, aby każdy mógł zajrzeć w różnego rodzaju zakamarki, potestować rozwiązania, które tutaj zostały zainstalowane. W kopertach polecenia, czyli zadanie do wykonania. Że jesteśmy uczelnią, no to polecenia związane z analizą literaturową. Więc literatura fachowa, szukanie informacji w książkach i przekładanie tego po prostu na działanie, czyli ustalanie zasad efektywnego i skutecznego zarządzania projektami, tak aby później móc te zasady przestrzegać i realizować w praktyce. Dzisiaj zaprosiliśmy grupę studentów Politechniki Opolskiej do tego, żeby porozmawiać zarówno o tym, jak prowadzić marketing takiego miejsca jak Dobroteka, który po części jest salonem wyposażenia wnętrz, ale po części też miejscem prowadzenia badań, pracy projektantów, prowadzenia różnych przedsięwzięć kreatywnych. W tym momencie znajdujemy się w apartamencie przyszłości i tutaj rozmawiamy nie tylko o tym, jak dzisiaj prowadzić badania preferencji konsumenckich, ale również jak skutecznie zarządzać projektami. Jesteśmy w miejscu, które sprzyja designowi kreatywności, stąd ostatnie ćwiczenie graficzne, po to, aby dać trochę upust naszej fantazji, żebyśmy się poczuli znowu trochę jeszcze dziećmi, stąd prośba o narysowanie inspiracji, które mogą skłaniać nas do podejmowania skutecznych działań marketingowych dla miejsca, w którym jesteśmy, czyli dla Dobroteki. Musieliśmy namalować, co najbardziej podobało nam się w całej Dobrotece, łącznie z apartamentem przyszłości. Aktualnie znajdujemy się w pokoju przyszłości, tak, pokój przyszłości, dom przyszłości, jakoś tak to się nazywa, w którym możemy oglądać, podziwiać różnego rodzaju nowe technologie, które może kiedyś wejdą do naszych domów. No i tyle. Podoba mi się bardzo, gdyż jest to pierwsze takie zajęcie tak naprawdę, gdzie możemy wykorzystać wiedzę w praktyce. Jesteśmy tutaj, żeby stworzyć coś wspaniałego, jakiś projekt, żeby właśnie nasza cała wiedza i nasze całe właśnie starania zostały wykorzystane na co dzień. Więc jest to bardzo motywujące i staramy się dać siebie jak najwięcej. Politechnika Opolska.